Marcin, robota w policji to była twoja pasja? Tak, tak można powiedzieć. To była spora część mojego życia. Podchodziłem do tego bardzo emocjonalnie i starałem się podchodzić do tego bardzo profesjonalnie. To była dla mnie rzecz najważniejsza tak naprawdę. Godziny pracy to była praca, godziny po pracy również była praca. Cały czas w głowie były te myśli, co zrobić, jak zrobić, żeby tą przestępczość zwalczać. Uzależniłeś się trochę? Niesamowicie, to nie jest trochę. Popłynąłem całkowicie w tej robocie. W perspektywie czasu muszę przyznać, że nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak w tym popłynę, gdzie minęło tyle czasu, kiedy już jestem na emeryturze, gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest to myślenie, gdy słyszę o różnych zdarzeniach, co by było, jakbym zrobił i tak dalej. Czyli byłem tym całkowicie zupełnie przesiąknięty. Zajmowałeś się między innymi werbowaniem gangsterów, przestępców, dealerów na policyjnych informatorów. Chciałem cię zapytać, w jaki sposób werbuje się gangstera na informatora? Przede wszystkim może zacznę od tego, że pracowałem w komórce, która zajmowała się stricte pozyskiwaniem osobowych źródeł informacji. Były to zespoły werbunkowe. Jest to bardzo ciężka praca. Jest to praca na czynniku ludzkim. To nie jest praca na komputerze, że sobie coś tam popiszesz, wykasujesz i idzie w to niepamięć. Tutaj każdy błąd dużo kosztuje. Pozyski mogą być różne. Może być pozyskiwanie źródeł do sprawy stricte, pod dany problem bądź pod daną osobę. Do takiego spotkania, do takiego pozysku trzeba się naprawdę niesamowicie przygotować. Trzeba dużo o sobie wiedzieć. Aczkolwiek ja czasami grałem, że tak powiem, wabank, czyli jechałem sobie do jakiejś miejscowości, na jakieś czynności. Miałem odrobinę czasu, zawsze pytałem się jakiegoś tam komendanta czy naczelnika, czy mają jakiegoś grubo poukładanego chłopaka w mieście. Oczywiście nie mówiąc mu, jaki jest cel tego spotkania. Oczywiście przeważnie było tak, jest. Podawał mi jego namiary, pokazał mi jego zdjęcie, bo zawsze lubiłem sobie spojrzeć na osobę, z którą będę miał ewentualnie do czynienia. No i po prostu z buta, z marszu uderzałem do tej osoby i, że tak powiem, podejmowałem z nią dialog. A że jakiś tam miałem taki dryg do tego, żeby z ludźmi rozmawiać i w jakikolwiek tam sposób użyć argumentów, żeby przekonać je do siebie, no to przeważnie wychodziło tak, że rozstawaliśmy się już, że tak powiem, w cudzysłowie, jako koledzy. No właśnie, ale czy to bardziej jest tak, że na taką osobę szuka się pewnych haków, czy z drugiej strony próbujesz się w pewien sposób też zakumplować? Czyli metoda kija czy marchewki. To znaczy, to są różne metody tak naprawdę, bo jeżeli kogoś złapiesz na jakiś tam, na jakimś przestępstwie, to wiadomo, że wykorzystujesz to do tego, by go pozyskać na to źródło policyjne. No wiadomo, wtedy jest dużo łatwiej. Bo jest jakieś tam narzędzie, które w cudzysłowie, którego przekona do współpracy z policją, z innymi organami. Natomiast zupełnie inaczej jest, gdy tak naprawdę osoba jest, można powiedzieć, czysta. Czyli wie, że popełnia przestępstwo, aczkolwiek no, nie ma jeszcze do niego żadnego procesu, nie ma żadnego punktu zaczepienia. Czyli musisz znaleźć patent, pomysł, jakiś sposób, by do niego dotrzeć, by go zagadać. Nawet sama taka kwestia umówienia się na spotkanie, czyli dotarcia do niego, nie podejdziesz do gościa w sklepie, nie powiesz mu cześć, fajny jesteś, fajną masz kurtkę czy spodnie, no bo cicho śmiechem zabiję i pognam, albo jeszcze czymś gorszym to się skończy. Także no, trzeba to wszystko dopracować, odpowiednio zaplanować. No dobra, ale co jako policjanci możecie zaoferować? Uczucie. Wiadomo, że takimi dwoma przesłankami, które zawsze wpływają na to, że ta osoba godzi się na współpracę, to jest pomoc, nie tyle życiowa, co procesowa, czyli jakieś tam w przyszłości problemy z prawem, jak również finansowa. No wiadomo, to się nie ma co oszukiwać, policja nie dysponuje takimi środkami, funduszami, jakie by nam się wydawało. Dlatego to w mniejszym stopniu jest brane pod uwagę. Czasami przestępcy wychodzą z założenia, że lepiej dogadać się z policją i za drobną informację, która go ucieszy, ten sukces go ucieszy, uzyskać sobie pomoc procesową, która by kosztowała mecenasa kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak? Mhm. Także to jest taki układ, który funkcjonował, funkcjonuje i będzie funkcjonował cały czas. No wszyscy o tym doskonale wiedzą, że tak to się odbywa. Policja, tak jak powiedziałem, nie ma takich środków finansowych, by nie wiadomo ile płacić za pozyskane informacje.
Czy to jest zawsze właśnie ta metoda tego mniejszego zła, czyli pozyskujemy do współpracy drobniejszego przestępcę po to, żeby złapać wielu albo większego? To znaczy, ja powiem tak, to nie zawsze tak jest. Generalnie nie pozyskiwaliśmy szefów grup przestępczych, znaczy no, grup przestępczych, liderów tych grup, osoby, które tak naprawdę najwięcej szpącą w środowisku. Zawsze szukało się osoby, która ma precyzyjne dotarcie i możliwości i wiedzę o tej osobie, która nam pozwoli na to, żeby w przyszłości tą osobę pozytywnie zrealizować, czyli doprowadzić do jej zatrzymania. Jeżeli taka osoba była w jakimś tam stopniu mniejszej hierarchii przestępczej, no to oczywiście jak najbardziej tak, jeżeli była na równi, ale dokonywała, że tak powiem, miała swoją inną funkcję, to również taką osobę pozyskiwało się do współpracy. Muszę wam powiedzieć, że przeważnie najlepiej współpracowało się z tymi przestępcami, tak powiem, z wyższych półek, bo świadomość ich jest zupełnie inna. To są ludzie, którzy przez pryzmat pewnego czasu zarobili jakieś pieniądze i świadomość tego, że mogą pójść za kratę i mogą te pieniądze stracić, no jest dla nich porażająca. Taki, że powiem, srajdek przestępca, on tej świadomości nie ma, no bo on tam praktycznie żadnych pieniędzy wielkich nie zarabia, tak? Ta obawa, lęk przed zakładem karnym, aresztem śledczym u takiego przestępcy jest większa, dlatego też po takiej złożonej propozycji bardziej mu się w głowie to buzuje, podjąć, nie podjąć. No przeważnie u mnie to się kończyło, no zostawaliśmy znajomymi, że tak powiem. Jasne. A nigdy nie obawiałeś się jeździć na takie spotkania? No bo tacy są, no różni ludzie różnie mogli reagować, no, jednak spotykałeś się często na pewno z ludźmi bardzo niebezpiecznymi. Wiesz, były takie obawy, jedną taką miałem sytuację kiedyś, z kolegą wpadłem na genialny pomysł pozyskania do współpracy jednego człowieka. Sami gdzieś tam go sobie opracowywaliśmy, sporządzaliśmy dokumentację, przedkładaliśmy ją przełożonemu. No i oczywiście doszło do tego spotkania. Jednego, drugiego, pięknie faceta zapaliliśmy, wszedł z nami w układ. Dostarczył nam informacji i w pewnym momencie mój szef mnie woła i mówi, tu mam takie pytanie, taką osobę macie na, piszecie kwitę z takiej osoby. Czy ja mam rozumieć, że to jest wasze źródło? Ja mówię tak, macie absolutny zakaz utrzymywania kontaktu z tym człowiekiem, no ale dlaczego? No i wytłumaczył nam, że jest to dość poważny, niebezpieczny przestępca i to, że dzisiaj jest fajny, miły, sympatyczny, to znaczy, że w środę mu palma nie odbije i, że tak powiem, noże w plecy nam nie wsadzi. Oczywiście nie zrezygnowaliśmy z tego, dopracowaliśmy pewne elementy utrzymywania kontaktu z nim tak, żeby były bezpieczne dla nas przede wszystkim. No i współpraca trwała, także na pewno ta obawa gdzieś była, no bo wiadomo, że jest to, że nie spotykasz się w galeriach handlowych, w miejscach publicznych, tylko spotykasz się w lasach, gdzieś w miejscach skrytych i może być różnie tak naprawdę. Faceta poniosą pewne emocje, bo nie pomożesz mu w czymś, bo będzie miał do ciebie żal, pretensje, przyjedzie, że tak powiem, zrobi, co ma z tobą zrobić. Do widzenia. Oczywiście buforem bezpieczeństwa jest to, że na spotkania nie jeździ się w pojedynkę. Wedle zarządzenia spotkania odbywa się dwuosobowo. Jak również można sobie zrobić zabezpieczenie, które no, daje bufor bezpieczeństwa. Tak obserwacje po prostu. Znaczy może nie obserwacje, bo to za duże siły i środki, natomiast taką kontrę, która będzie z boku gdzieś stała i pilnowała tego, żeby coś się nie stało. Tak? Także no, w miarę możliwości to się minimalizuje, żeby jak najmniejsze szkody, żeby w ogóle tych szkód nie było. Jak wiele miałeś nieudanych prób, czyli takich sytuacji, w których przestępca ci odmówił współpracy, nie dał się złamać po prostu? No wiesz, tu nie będę tu z siebie gwiazdora robił, ale przyznam szczerze, że na 5 takich, załóżmy, sytuacji, może jedna była taka, gdzie nie podejmowaliśmy współpracy. Bardzo często zdarzało się tak, że to ten problem właśnie policji jest, że to policja czasami nadbudowuje legendę o człowieku, gdzie wydawało mi się, że ten facet jest nie wiadomo kim, ma nie wiadomo jaką wiedzę. Spotykałem się z nimi, okazywało się, że po prostu no, słabo to wygląda. No, być może on gdzieś tam coś przewoził, być może ma jakiś potencjał, natomiast jego wiedza jest żadna praktycznie i nie kalkuluje się podejmować współpracy. Takim przykładem może, który to odzwierciedli, powiem wam, kiedyś przy jednej sprawie zabójstwa, dość poważnego zabójstwa, bardzo ciężkiego, w garnizonie warmińsko-mazurskim,
uzyskaliśmy informacje o człowieku, który tego przestępstwa popełnił, nie wiedzieliśmy jak mu to udowodnić, ale został objęty zainteresowaniem, poprzez co dopuścił się przestępstwa, trafił do zakładu karnego, no i przebywał w tym zakładzie karnym. Na 10 osób z tego pawilonu, gdzie on przybywał, 10 złożona propozycja współpracy skończyła się jedną odmową tak naprawdę. I to się skończyło odmową z naszej strony, bo mówię, przeceniliśmy człowieka. Wszyscy pozostali super gangusy z tą łezką wokół, tymi dziarami poruczników, kapitanów, majorów, sierżantów. Po prostu układało się jak złoto. To też tak dawało taki pewien obraz tej takiej przestępczości, nie? No właśnie, wobec tego, czy ten kodeks, tak zwany kodeks honorowy gangsterów, o których często mówili starzy pruszkowcy w latach 90., on w ogóle coś takiego istnieje? Wiesz, no ja powiem ci tak, mówiąc krótko, kiedyś miałem przyjemność przy sprawie zabójstwa świętej pamięci policjanta Marka Cekały w Mikołajkach poznać niepełną tą ekipę, ale dość zacną grupę i powiedziałem, jakiś jeden człowiek. Nie było gangusa, który nie miałby swojego oficera prowadzącego. Także to, co powiedziałem wcześniej, ci ludzie lubili gdzieś tam być pozapinani, poukładani, mieć tego swojego, że tak powiem, patrona, stróża, któremu my coś tam sypniemy, on nam pomoże więcej, żebyśmy nie musieli na adwokatów wydawać, czy ewentualnie, żeby czuwał nad naszym bezpieczeństwem. Także... Czyli to trochę tak jest też, jak opowiadał nam kiedyś jeden z akurat z gangsterów mokotowskich, niejaki Bajbus, że no właśnie, jak już się zaczyna sypać, to potem się okazuje, że wszyscy w grupie na wszystkich zaczynają zeznawać bardzo często i to już idzie jak domino. Taki wyścig na 60 na koronkę trwa później, tak? No, pytasz się o ten kodeks honorowy. Wiesz, ja spotkałem kiedyś takiego jednego człowieka, który powiedział mi jasno, lubię cię, fajny jesteś, fajną masz bajerę, wszystko się między nami ukleiło, ale ja nie mogę po prostu i tyle. I do dzisiaj mamy jakiś tam kontakt, jak się widzimy, pełen szacunek, ale muszę wam powiedzieć, że to były takie w mojej całej, że powiem, karierze zawodowej dwie, trzy osoby, które w ten sposób się zachowały. Byłeś tym zaskoczony trochę jako młody policjant, że to tak jednak wygląda? No bo ten obraz trochę gangsterski jest trochę inny. Ludzie myślą, że bezwzględnie taki kodeks, który zakłada zakaz rozmowy z psami, istnieje. Tak. Ja w ogóle, jak zacząłem poznawać ten świat, oczywiście tutaj dzięki kolegom trafiłem do Komendy Wojewódzkiej, do pracy. Tam były porwania, tam były już takie cięższe gatunkowo narkotyki. Zacząłem otwierać oczy na zupełnie inną przestępczość. Coś, co kiedyś było dla ciebie niewyobrażalne, czyli ta taka typowa telewizyjna gangsterka. A tu się okazuje, że to jest taki zwykły domek z kart, który tak naprawdę przewartościowany, przerysowany przez media, przez policję. To policja lubi tam stworzyć sobie grupy przestępcze, tak na pasku czasami czytamy, tam robić to grupę przestępczą, zorganizowaną i tak dalej. Tak naprawdę wiadomo, jakie mamy grupy w Polsce, wiadomo, jakie mamy zorganizowane i jak to wszystko w rzeczywistości wygląda. Tak? Ktoś kiedyś stworzył Centralne Biuro Śledcze po to, by zwalczała PZ-y, przestępczość zorganizowaną. Wymóg był stawiania zarzutów z artykułu 258, no i to teraz policja klęczy przed prokuratorem, prosząc go, żeby te 258 było, żeby statystycznie to wykazywać, że ten CPS jest potrzebny i te 258 jest niezbędnie potrzebne, żeby to się kręciło, hulało, żeby wszyscy byli zadowoleni. I żeby na pasku szło, jak to wygląda. A to jest tak naprawdę kolosalny, to jest tak naprawdę kolosalny problem dla policjantów, dla naczelników wydziałów, zarządów, wyśrubować taką statystykę i zadowolić wszystkich dookoła. No bo jeżeli nie masz tej grupy zorganizowanej, masz lidera zwykłego, bandytę, przestępcę i ty to zlikwidujesz, no to jest super, jest sukces, jest osiągnięty sukces, natomiast błaganie prokuratury o te 258, czy tam stworzenie grupy przestępczej zorganizowanej, to jest takie słabe, bardzo. A czy miałeś taką sytuację w swojej karierze, że na przykład jakiś twój ważny informator wpadł? To znaczy, że inni gangsterzy, z którymi on miał kontakt, dowiedzieli się, że on z tobą współpracuje? Tak, tak, były takie sytuacje. Miałem taką sytuację, ale też bardzo często jest tak, że to ci pseudo-gangsterzy, że tak powiem, którzy uważają się za nie wiadomo kogo, sami potrafią podczas przesłuchania w prokuraturze, czy zatrzymanie przez inne jednostki, przepraszam, policji, opowiadać, że są poukładani, pozapinani, że tam należałoby zadzwonić gdzieś i tak dalej. Jakby pan zadzwonił, się zapytał, podpowiedział, to byłoby zupełnie inaczej. Ci gangsterzy sami tym grają, tak? Tak, tak, dokładnie, wykorzystują takie. No dlatego, tak powiedziałem wcześniej, to też w dużym stopniu jest taka karta przetargowa dla nich w tym wszystkim, tak? Oni nie robią tego też dla pieniędzy, tych 500 czy 1000 złotych, tylko ten cel jest zupełnie, zupełnie inny. Wykorzystać to właśnie w takich momentach. Czyli on też musi się starać dać dobre informacje, żeby czuć się potrzebnym w tym wszystkim.
tak to niestety wygląda. Natomiast jeżeli chodzi z punktu honorowego, raz coś takiego miało miejsce, gdzie właśnie wypłynęło, że ktoś jest z nami pozapinany, bo tylko skończyło się wiązanką taką niemiłych epitetów. Natomiast to wyobrażenie, że tam za chwilę będzie strzelanina, czy jakieś tam poważniejsze sprawy, absolutnie nie było takich kwestii. Mhm. Czy policja w jakiś sposób przygotowuje policjantów do pracy ze źródłami w jakiś szczególny sposób? Czy są jakieś, nie wiem, przeszkolenia psychologiczne? Czy to się dzieje na tym poziomie? To znaczy, jeżeli chodzi o kwestie, wiesz, no, w szkołach policyjnych jest taka tematyka, natomiast tak naprawdę, jeżeli ktoś chce zajmować się stricte pozyskiwaniem źródeł, są specjalne szkolenia werbunkowe w polskiej policji, które przeszkalają cię, przygotowują cię tak naprawdę, bo to nie można powiedzieć, że w ciągu miesiąca czasu, czy tam, nie wiem, jak tyle to teraz trwa, 2-3 tygodni, pójdziesz na kilka wykładów, na kilka scenek, wyjdziesz stamtąd i jesteś filantropem w pozyskiwaniu źródeł. Przede wszystkim to przełożony, albo też sami policjanci muszą wyłapać, że mają smykałkę do tego, że oni to czują, że chcą to robić, tak? Często jest tak, że to przełożony mówi, słuchaj, jest kurs, bym chciał, żebyś pojechał, budujemy zespół. Byłoby miło i fajnie, sympatycznie, gdybyś taki kurs sobie zrobił. Też często jest tak, że ci policjanci, pomimo tego, że są, że tak powiem, wyłapywani przez przełożonych, oblewają takie kursy, bo gdzieś tam coś się pali psychicznie i tak dalej. Na tych kursach przeważnie tak przygotowują cię psychicznie, mentalnie do takich właśnie spotkań, do takich właśnie rozmów, do tego, jak się do tego przygotować, jak ma to się wszystko odbywać, żeby to się skończyło skutecznie. Jeżeli nie skutecznie, to żebyś tego mostu ze sobą nie spalił. A jakim miastem, jeżeli chodzi o przestępczość, jest Olsztyn? To bo często mówi się o tych dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, tych największych. A jak to wygląda w Olsztynie? Wiesz, na pewno przestępczość jest mniejsza, aniżeli w Warszawie, w Gdańsku, w Trójmieście, we Wrocławiu. Ale ona jest. Mhm. Ona jest, ta przestępczość. Tam gdzie jest możliwość zarobku pieniędzy, czy to są narkotyki, czy jakaś inna przestępczość gospodarcza, mamy chociażby wschodnią granicę, te możliwości, one są. Nie jest to taka skala, jak tutaj ktoś twierdzi, mówi, Pruszków, Wołomin, Mokotowscy, Żarowscy, ale są ekipy różne, może nie takie zorganizowane jak grupy przestępcze, bo nie ma to tutaj tworzyć jakichś tam legend wokół tych ludzi, które tą przestępczością się zajmują. Są też ludzie, którzy są pojedynczymi jednostkami, które mają niesamowite poszanowanie u tych poważniejszych członków grup przestępczych, mokotowskich, pruszkowskich, w Krakowie, w Trójmieście i tak dalej. Także takie osoby również mieliśmy, jak tam pracowałem na swoim terenie, które też obejmowaliśmy swoim zainteresowaniem. A jak wygląda z kolei, czym się charakteryzuje praca w Wydziale Narkotykowym, bo to był następny etap twojej kariery? Fajna robota. Ktoś kiedyś powiedział, że gdzie kamieniem nie rzucisz, tam wszędzie są narkotyki. No to biznes dochodowy, tak? To są kwestie, które zawsze były, są i będą. Tak jak powiedziałem wcześniej, mnie to wciągnęło niesamowicie. Każdego dnia chciałem jakieś tam narkotyki zabezpieczać, kogoś zamknąć i tak dalej. Człowiek popłynął w tym wszystkim, w sensie roboczym. Cały czas to było powiązane w kwestii werbunkowej, bo taką moją pasją to była praca ze źródłami, taką moją, jedną z podstawowych metod, które stosowałem, pracę jako policjant, jako później przełożony policjantów, to była praca ze źródłami, bo uważałem, że to jest tak naprawdę najbardziej skuteczna metoda, bardzo ryzykowna, niebezpieczna, o czym sam się przekonałem z kolegami, ale najbardziej taka pozytywna i najbardziej taka skuteczna w tej zwalczaniu, czyli nie jakieś tam środki techniczne, podsłuchy czy inne jakieś wynalazki, tylko po prostu źródło, które przyniesie informację, które ją pogłębi, które pozwoli na to, żeby ta sprawa była pozytywnie zrealizowana. Mhm. Jaki jest obraz tych ludzi, którzy się zajmują przestępczością związaną z narkotykami? Czy można stworzyć jakiś portret tych ludzi, tych osób, które odpowiadają za handel? Czasami było tak, że zatrzymywaliśmy człowieka, o którym w ogóle nam by się nie śniło, że może zajmować się przemytem narkotyków, przewiezieniem narkotyków z miasta do miasta. Wygląda na nie zwyczajnego, dobrego obywatela. Tak, dokładnie. Pochodzi z dobrej rodziny, ułożony finansowo, wszystko poukładane, natomiast gdzieś tam coś się przegrzało w głowie, może chęć bycia gangsterem, jakimś tam, też spotkałem się z takimi sytuacjami, gdzie jeden z takich pseudo bandytów olsztyńskich wyszedł z aresztu śledczego po 3 miesiącach, zadzwonił do swojej
konkubiny i mówi: przepraszam cię, wyprowadzam się z domu, bo chcę być gangusem. No, no kupa śmiechu z tego była, no, ale to pokazało taki obraz, że jednak są tacy ludzie, którzy mają te głowy zryte. A jak skończył? Później znowu trafił do zakładu, znowu z zakładu karnego. Okay. Ale teraz jest na wolności, także myślę, że wszystko przed nim jeszcze. Kariera może się rozwijać. Czy jest prawda to, co się czasem słyszy, że ci ludzie, którzy się tym trudnią na wysokim poziomie, sami są daleko od narkotyków, sami korzystają? Tak, bardzo często tak jest. Nie chcą się z tym, nie dotykają się tego, nie chcą się z tym w ogóle afiszować, nie afiszują się z ludźmi, którzy się tym zajmują. Kwestia finansowania tego, kwestia poukładania pewnych kontaktów, pozapinania tego. Nie chcą wzbudzać żadnych podejrzeń, jeżeli chodzi o ich osobę, są aktywni, charytatywnie, pomagają innym ludziom i tak dalej. Tak, oczywiście. Czyli biznesmeni po prostu. Po prostu biznesmeni, w białych rękawiczkach wszystko jest ogarniane. Mhm. Czasami jest tak, że to są takie, wiesz, dobre strzały, czyli jakiś tam biznesmen ma dobrą kasę, może zainwestować grube pieniądze w jeden przejazd narkotyków, w jeden przemyt, i który mu podwoi ten zysk, czyli tak gdzieś lampka się zapala chęci zysku. No wiadomo, że zawsze jest to kwestia taka najważniejsza, tak. Niektórzy ludzie godzą się na to, żeby wejść ten strzał. Zatrzymywaliśmy takich ludzi, mówili, ale ja tylko raz, ja nie chciałem naprawdę, bo to tylko taka chęć zarobku, podwojenia zysku. No dobrze, ale ten raz skończył się tym, że się dzisiaj tutaj widzimy i mamy ze sobą kontakt, tak? Mhm. Także takie sytuacje też się zdarzały. Mhm. A czy jest tak, że za tym poważnym handlem narkotykami, za tymi ilościami hurtowymi, które pojawiają się na rynku, rzeczywiście stoją jakieś duże, zorganizowane grupy, które się tym zajmują regularnie? Nie wiem, jak jest teraz. Jestem poza tym obiegiem 4 lata. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, są pojedyncze osoby, które mają tam dwóch, trzech kolegów, zorganizują sobie jakąś tam siatkę i sobie to rozprowadzają. Ja powiem wam jedno, tak jak wspomniałem wcześniej, to przeważnie media i policja tworzą takie zorganizowane grupy przestępcze na poczet tego, by błysnąć medialnie i komuś tam zaimponować. To stanowi kolosalny problem dla organów ścigania, bo z tego jest policja rozliczana. Z tych wyników, osiągnięć i zabezpieczonych kilogramów zatrzymanych osób, aresztów. Nie wyobrażajmy sobie tak, że każdy jest grupa przestępcza, każdy ma swoją pozycję i to tak funkcjonuje przez kilka lat. Bardzo często jest tak, że dzisiaj robię interes z tobą, za chwilę ty będziesz dla mnie lepszy. Tak samo jak kiedyś poznałem chłopaka przy tej sprawie, o której mówiłem, nieszczęsnej zabójstwa policjanta Mikołajka, który mówi do mnie: to wy policjanci myślicie, że my jesteśmy podzieleni, Pruszków, Wołomin, tam wynalazki. Jeżeli ja będę miał, załatwi mi bramkę, ja jestem z Pruszkowa, załatwi mi bramkę, ktoś z Wołomina, to ja w to wejdę, bo to jest zysk dla mnie, dla niego. Dlaczego ja mam tego nie zrobić, jeżeli on chce ten biznes robić? Tylko kwestia tego, czy będę w stanie upilnować, żeby on mnie nie wydymał za zaproszeniem na kasę, tak? Także robi się biznesy z każdym, kto może. Nie musi być to jakaś tam hierarchia grup przestępczych, która będzie ten rynek narkotykowy, że tak powiem, o ten rynek narkotykowy dbała, bo niego zaopatrywała. Mhm. Ale ci ludzie, z którymi ty miałeś styczność przez lata, też sięgali po te najcięższe metody związane z zabójstwami, z porwaniami, z inną formą przestępczej działalności, która miała zabezpieczać jakoś ich tą podstawową działalność i zdobywanie kasy poprzez handel narkotykami? Znaczy, powiem ci tak. Robiłem kiedyś taką sprawę z kolegą w naszym garnizonie. Zwykła powiatowa miejscowość. Okazało się, że jest tam niesamowity problem narkotykowy. Nie potrzeba było jakichś gangusów, nie potrzeba było jakichś, nie wiadomo, jakiej przestępczości. Chłopcy zdominowali totalnie rynek lokalny, nie tylko pod względem narkotykowym, ale ogólnie całokształtu. Wywozili ludzi do lasu, bili, przetrzymywali w piwnicach. To była taka dość głośna sprawa na naszym terenie. Oddawali mocz na ludzi zatrzymanych. No to dochodziło do różnych takich scen drastycznych, niesamowitych. Ta ludność lokalna, społeczeństwo lokalne było bardzo zastraszone. Gdy zatrzymaliśmy tych ludzi, zaczęły wychodzić nowe jakieś tam okoliczności ich działalności, po prostu włosy na głowie się jeżyły, że w ogóle w takiej mieścinie nie trzeba jakiejś tam Pruszkowa, Ożarowa czy innych ludzi, po prostu w takiej małej mieścinie pełnym gówniarzom po prostu tak potrafi się w głowach zakotować, że są w stanie zrobić wszystko, żeby zaimponować. Tak? Jako takich porwań stricte nie, ja nie miałem z tym do czynienia. A jak długo trwała działalność tych ludzi z tej wioski? Znaczy my, z tego co ja kojarzę, mieliśmy ich w swoim zainteresowaniu 6 miesięcy. No i o 6 miesięcy za długo to wszystko trwało, ale gdyby można było to szybciej zrealizować, na pewno byłoby to zrealizowane. Ale no, totalnie owładnęli sobie cały rynek lokalny i
robili co chcieli tak naprawdę, byli nietykalni. A czy konkurencja na tym rynku się zwalcza, a czy jednak jest tak, że każdy sobie robi swoje, każdy zarabia pieniądze? Wiesz, są formy pewne zwalczania, tylko przeważnie jest tak, że oni wolą się dogadać, bo tam, gdzie pojawiają się strzelaniny, tam, gdzie pojawiają się głowy, pojawia się policja. To jest coś, co tak naprawdę negatywnie wpływa na ich biznesy. Lepiej się dogadać i w ciszy pewne rzeczy załatwiać, aniżeli hucznie, czyli te kwestie związane ze strzelaninami. Z wybuchami praktycznie one ucichły. Lepiej się dogadać i po cichutku sobie pewne kwestie, że tak powiem, rzeźbić, tak? Gangsterzy zmądrzeli bardzo. Na pewno to poszło do przodu. No to gangsterka poszła do przodu, policja zatrzymała się z tyłu, chociażby pod względem przepisów normujących pracę, chociażby w kwestii zwalczania przestępczości narkotykowej. To jest taka największa bolączka. Oni się rozwijają, oni trafią do zakładu karnego czy do aresztu śledczego na 3 miesiące, na 2 lata i oni mają ten czas, żeby przemyśleć pewne kwestie. Co zrobiłem źle, jak zrobić lepiej, żeby było dobrze. Tak? On wychodzi po 3, 5, 6 latach i on nie pójdzie na budowę do pracy. On po prostu myśli o tym, żeby wbić się znowu na rynek, żeby zrobić szybki strzał, nie wiem, zarobić takie pieniądze, żeby nawet móc je legalnie później zainwestować. Ale on te pieniądze musi zarobić, czyli tak jak powiedziałem, nie pójdzie na budowę, zacznie coś sobie kombinować. Natomiast policja, no u nas musi dojść do jakiejś wielkiej tragedii, żeby można było wyciągać wnioski, czyli jakaś tam porażka nie wyjdzie, sprawa narkotykowa nie powoduje tego, że siądzie sztab ludzi i powie, dobra, słuchajcie, gdzie był błąd, może byśmy zmienili przepisy, żeby można było policjant, żeby policjant miał większe możliwości nawet. Wychodzę na ulicę, podchodzi do mnie klient, dzień dobry, kupi pan ode mnie kilogram, nie mogę, przepraszam, bo będzie tak, że ja cię sprowokowałem do tego zachowania, tak? A może by należało pójść w tym kierunku, żeby ten policjant miał większe możliwości, bo u nas na wszystko patrzy się pod kątem korupcji. Co by ten policjant nie chciał zrobić, on zawsze, jak coś chce zrobić sam, czyli coś tam jest nie w porządku, bo to jest niemożliwe, żeby gliniarz chciał zrobić coś sam, prawda? Czyli gdzieś tam musi być jakiś podtekst lewizny, hachermacher i tak dalej, a to nie do końca tak jest. No, nie da się wiecznie jeździć nowym samochodem z lat 90. No to dzisiaj mamy rok 2019, a my bazujemy na przepisach starych, które się nie zmieniają. Takim prostym przykładem jest sytuacja chociażby z dopalaczami. Pamiętam problem, dopalacze problem, siadali wszyscy sztab ludzi, robimy akcję, wpadamy na sklepy, zatrzymujemy wszystko, zwozimy do jednostek, do laboratoriów. Medialnie poszło, informacja w media, 70 kilo, 100 kilo tu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kurz opadł, wszystkim trzeba było wszystko oddawać, bo się okazało, że to nie są narkotyki. Są to substancje, które szkodzą zdrowiu człowieka, ale trzeba je poddawać. Dopiero ktoś genialny przeanalizował sprawę, nie wiem, możesz powiedział sobie, dobra, zarobiłem, co miałem zarobić, podpowiem, co mają zrobić. Wprowadźcie na listę środków zakazanych te środki monitorujcie to i systematycznie uzupełniajcie, żeby ten problem zwalczać, tak? I tak samo jest z przepisami. No niestety, przestępczość idzie do przodu. To nie da się tak, że dobra, zrób tam coś, żeby było dobrze. Ta pomysłowość policjanta, ona może mieć szeroki wachlarz, ale wąski są ograniczenia przepisami prawne. Czyli ty możesz chcieć coś zrobić, tak samo jak było w naszym przypadku. Wiecie, ja sobie nigdy nie zdawałem sprawy z tego, przez tyle lat pracy, że kiedyś ktoś pociągnie mnie do odpowiedzialności karnej za łapanie przestępców. To jest dla mnie abstrakcja w ogóle. Pytałeś się mnie o pasję. Ta pasja też wynikała z tego, że gdzieś była zrobiona ideologia, że to państwo, co by się nie działo, zawsze pójdzie za mną. Że jeżeli zawinię gdzieś, komuś za mocno klapsa sprzedam, pomyli mi się w głowie, wezmę łapówkę, owszem, poniosę tego konsekwencje, ale nigdy nie zdawałem sprawy z tego, że przyjdzie mi odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości za łapanie przestępców. No bo tak to dzisiaj wygląda. Ktoś może rozkładać na czynniki pierwsze moją robotę, tak? Ktoś powie w mediach, tak, ale on z niewinnych ludzi robił bandytów. No to pokażcie mi tych ludzi, z których ja niewinnych ludzi robiłem bandytów. No ja takich nie znam. To nie było tak, że wychodziłem sobie na ulicę, chodźmy na chwileczkę, masz tu kilogram i weź tam za winkel. I tam ubudubu go kładli na cycki i Borys był wielki, bo złapał gościa z kilogramem. No dzisiaj dla niektórych ludzi przyjemniej i łatwiej jest pewne rzeczy uszyć, usprawiedliwić swoją głupotę, bo uważam, że wyciąć takich psów, jak my byliśmy, to jest głupota. No, prokurator założył sami wysokie, jak to się nazywa fachowo w procesie? Szkodliwość. Wysoką szkodliwość społeczną czynu. Więc ja się pytam, co jest większą szkodliwością społeczną czynu? Wycięcie nas, czy to, że my wycinaliśmy ludzi, Marcin, przestępców od na początku, ulicy? Jak doszło do tego, że odszedłeś z policji, że musiałeś odejść? Tak, właśnie to może tylko czekaj, zadam to pytanie, żeby nam dobrze ten, czy tam ty może dalej. Marcin, jak doszło do tego, że musiałeś odejść z policji? Znaczy, może od samego początku, tak pokrótce, żeby nie zanudzić.
o tym, gdy zostałem naczelnikiem, o tym, że jestem zainteresowany biura spraw wewnętrznych, widziałem od samego początku, że tam mam rozkminki, różne ludzie podchodzili do mnie na ulicy, że ktoś tam ich odwiedza z BSW, że jestem sutenerem, że mam jakieś mieszkania, wynajmuję dla prostytutek i tak dalej. Oczywiście ja to bagatelizowałem do pewnego momentu, gdzie raz się poniosły mnie nerwy i napisałem raport do komendanta głównego z informacją, że coś takiego ma miejsce. Oczywiście, mówiąc brzydko, raport został ten olany, czyli pan komendant wysłał go do Biura Spraw Wewnętrznych w Olsztynie i tak się cała sprawa, że tak powiem, rozeszła. No ale oczywiście cały czas byłem w tych okładkach. Do tego stopnia było tak duże ciśnienie, że jeden z policjantów Biura Spraw Wewnętrznych z Olsztyna wkręcił w całą akcję swojego brata, który pracuje w ABW w olsztyńskim, na, nie wiem na jakim farmazonie, on wkręcił gościa w całą sytuację, że ABW siadło mi na plecy. Nie od tego jest ABW, no ale, ale mogę tylko się domyślać dlaczego, bo BSW miało zawsze problemy z zakładaniem kabli na policjanta, a ABW to szybciej robiło. Stąd też takie mnie głosy dochodziły, że taki był tego zamysł. A czemu za tobą chodzili? Tak powiedziałem wcześniej, no byłem sutenerem, łapówkarzem, wiesz no... Ale skąd takie ich teorie, domysły? Ja powiem ci tak, ze względu na swój charakter bycia, sposób bycia, byłem osobą kontrowersyjną, ludzie mnie nie lubią, nie lubili, ale ja też o to nie zabiegałem nigdy. Na pewno inaczej było, gdy nie lubił mnie bandyta, co było dla mnie, że tak powiem, komplementem, aniżeli policjant. Dla mnie cel był w pracy jeden. Przychodzę robić. Zamykać ludzi, zwalczać przestępczość. Nie klepać się po dupach, nie układać się koleżeńsko, tylko po prostu przychodzę tam robić. No i tyle. Dla mnie to było najważniejsze. I gdzieś ta konkurencja policyjna, ta chęć taka, może zawiść też, patrz, mu wychodzi, a dlaczego może mu wychodzić? Ty, bo może on gdzieś tam pozapinany jest, a zobacz, oni dużo wszędzie go znają, wszyscy o nim mówią, to on coś tam musi mieć za uszami. To jest taki stereotyp myślenia. I tu brakowało takiej konsekwencji przełożonego, to powiedział, weź, dam mi mordę, iść do roboty, zajmij się robotą, bo nie przychodzisz tutaj biadolić to, gdzie z kim, na jakim prześcieradle, tylko masz łapać przestępczość zwalczać, tak? Natomiast u nas gdzieś to się wykoleiło. No i oczywiście dzisiaj z perspektywy tego, gdzie zapoznałem się z materiałem dowodowym, który mnie obciąża, wiem jedno, no nie udała się kwestia korupcjogenna dla zarzucenia mi korupcji, no to uderzono w system, że tak powiem, naszej roboty. A co cię oskarżono? Oskarżono mnie o wprowadzenie do obrotu najpierw 2 kg marihuany, następnie po 4 latach po 3,5 roku miałem uzupełniony zarzut o wprowadzenie do obrotu 16 kg amfetaminy. Na jakiej podstawie? Zeznania osobowego źródła informacji. Czyli przestępców? Tak. Znaczy, wiesz, dla mnie to jest bardzo dziwne, bo ostatnio słyszałem taką powieść pana Sasina, którego tam ktoś z aresztu śledczego zeznaje na niego odnośnie skoków i pan Sasin mówi, że przestępca jest niewiarygodny. No to tak się zastanawiam. W przypadku były trochę inaczej. Chciałem się do niego odezwać właśnie, poprosić o taką, żeby zobaczył, czy to tak wszędzie to tak się odbywa, czy tylko tam, gdzie trzeba się tak odbywa, prawda? Jak według tych przestępców wyglądała ta sytuacja? Jak miała ona wyglądać, to rzekome wprowadzenie przez ciebie narkotyków? Miałem nakłonić ludzi do tego, żeby jeden kupił narkotyki, drugi, żeby narkotyki odebrał. Ja miałem wtedy wpaść i zatrzymać tego, który te narkotyki odebrał. Mm-hmm. Tak to miało wyglądać. Mm-hmm. Mm-hmm. Oczywiście, panie prokurator, tłumaczyłem, że jest to bardzo mało realne, bo w sytuacji procesowej, o co przeważnie dbaliśmy, zawsze dbaliśmy o to, bo to bezpieczeństwo źródła, bo możemy kogoś nie lubić, ale trzeba dbać o jego bezpieczeństwo. Jest to w ogóle niemożliwe i racjonalne z tego względu, że proces, nawet jak zatrzymamy tą osobę, która narkotyki kupiła, to i on się na niego, że tak powiem, rozpruje procesowo, to musimy do niego pojechać. Co ja człowiekowi powiem? Sorry mistrzu, no ja wiem, że ci kazałem, ale ty musisz teraz iść pierdzieć na 3 miesiące w pasiaki, czy tam na pół roku, no takie... Śmieszne, słabe. Ale wiesz, no, w perspektywie czasu wiem, że to było tak potężne ciśnienie, że co bym nie powiedział, jakby to było nietłumaczone, po prostu to musiało tak się. Ale ciśnienie, żeby cię załatwić po prostu? Tak, no to tak, ja tak to odbieram. Ja tak to odbieram. No, chociażby kwestia tych 10 kg amfetaminy, no 16, przepraszam. No dla mnie jest to po prostu śmieszne. Nie pamiętasz, ile wprowadziłeś. Tak, bo nie pamiętam, ile wprowadziłem. No śmieszne, wiesz, no.
Nie, myślę, że to jest nikomu niepotrzebna akcja. Tylko ktoś kiedyś mądrze powiedział, oni swój cel osiągnęli, wykosili was z resortu i teraz niech się sprawa buja po sądach 10 lat, tak? Was już tam nie ma. Mogą pani prokurator pomnik postawić w Olsztynie czy w garnizonie warmińsko-mazurskim. To ta, która pomogła wam, że tak powiem, się rozwijać swoje skrzydła i możecie sobie hasać, ile dobrowolnie chcecie. No to jest ta społeczna szkodliwość czynu. Kto ją większą zrobił tak naprawdę? Kto ją większą zrobi, bo rozumiem, gdybyśmy my z tego czerpali gdzieś profity na lewo, na prawo, doili własne kieszenie, a tu każdy orał zębami, żeby tą robotę zrobić, żeby te narkotyki z rynku zjąć, żeby tych osób się pozbyć. Człowiek, za którego mamy zarzuty, wprowadzał długi czas, duże ilości, przemycał duże ilości narkotyków z zagranicy do Polski. Wielu policjantów, z racji tego, że mieli też obciążenie, byli innymi czynnościami, nie potrafili tych ludzi zrobić, tego człowieka zrobić. Zaopatrywał duże ilości ludzi w narkotyki przez wiele lat, tak? No i nagle my to zrobiliśmy i teraz jest tak, że będziemy odpowiadali przed wymiarem sprawiedliwości za to, że zamknęliśmy dealera narkotyków po prostu i tyle. I to jest takie przykre, wiesz, no dlatego tu tak powiedziałem wcześniej, też liczyłem na jakieś wsparcie, mądrą głowę swoich przełożonych, ale jak zobaczyłem, jak wezwał mnie przełożony, że były tam kwestie honorowe, obietnice, nic wam się nie stanie, w sensie takim, że będzie wszystko uczciwie wyjaśnione, nie ma takiej mowy w ogóle o zwolnieniu was z resortu i tak dalej. Mówił to słowa obecny szef CBS-u, wcześniej mój naczelnik zarządu. Następnie po pół roku od tej rozmowy dostaję kwit z Komendy Głównej o wszczęciu postępowania administracyjnego zwolnienia ze służby. No, to takie było dla mnie, jakbym dostał łopatą w łeb po prostu. No, gdzieś to uciekło, te kwestie honorowe, mundurowe, oficerskie słowa i tak dalej, i tak dalej. Jak to możliwe, że policja często bardziej ufa przestępcom niż swoim policjantom? Nie, to nie jest tak. To nie chodzi o to, że policja bardziej ufa przestępcom. Tu chodzi o zachowanie własnego stanowiska. Policja woli pozbyć się człowieka, nawet dobrego człowieka, aniżeli walczyć z systemem. Bo to nie chodzi o to, że policja bardziej wierzy przestępcy. Tu było też inaczej, wiesz, no, mój szef miał mi zupełnie inne zdanie do momentu, kiedy nie zaczął go odwiedzać naczelnik Biura Spraw Wewnętrznych, który miałem niesamowitą kosę, bo kiedyś w formie fascynacji, praktycznie orgazmu, opowiadał mi, jak on zatrzymywał chłopaków z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie do sprawy pobić i powiedziałem mu, jesteś dla mnie debilem zwykłym, bo dla ciebie każda porażka policji powinna być rozpaczą, a nie radością, tak? A ty chodzisz, wozisz jak taczką po budowie, lansujesz się nie wiadomo z jakiego powodu. Ja tego nie potrafiłem pojąć i z racji tego, że on tam latał, go odwiedzał, wie pan, no, materiał procesowy jest taki słabiutki, ale operacyjnie, co my o nim wiemy, to proszę bardzo, tak? No, wystarczyło, żeby ten szef mnie wezwał, powiedział, Borys, słuchaj, robiłeś to, sorry, ale musimy się rozstać, no, nie mamy na ciebie procesowo nic, ale z racji tego, że no, na mundurze jesteś ochlapany gównem, musimy cię wydalić i tak dalej, no to musimy się rozstać. Natomiast takiej sytuacji w ogóle nie było, nikt mnie nie zaprosił na rozmowę, nie wezwał na rozmowę, nie powiedział mi, jak to wygląda. Śledztwo trwało, raz przyłożony wezwał mi po zawieszeniu, mówi, słuchaj, wszystko będzie dobrze, mam sygnał z prokuratury, że będziecie odwieszeni, że możecie wracać do pracy. Było to dla mnie kolosalnym zaskoczeniem i ogromną radością, że tak się stanie. Natomiast gdy tylko ta informacja wyciekła, za chwilę zaczęła się karnorada, wycieczki kolegów moich z Biura Spraw Wewnętrznych do mojego szefa i tam malowanie mu, jak to oni potrafią, prawda, wszyscy są gangsterami, oprócz nas oczywiście, wszyscy są źli, my jesteśmy święci. No i ten temat, że tak powiem, upadł, nikt nie potrafił zrozumieć innej rzeczy bardzo istotnej. Znaczy, ja nie oczekiwałem wyrozumiałości od tych pseudo-elity z BSW, że zrozumieją no, kwestię, żeby łapać gówno, bądź się w nim babrać, nie można się w nim nie ubrudzić. To jest normalne. Taka była zasada w policji. Łapiąc je, pracując w nim, to musisz się nim ochlapać, ale kwestia jak się ochlapać. Czy wchodzisz z nimi w komitywę, czy po prostu łapiąc jesteś skazany na to, że mogą cię pomówić, mogą ci przykleić łatę i tak dalej. Tak było ze mną bynajmniej, chociażby kwestie komentowania pewnych moich sytuacji. Niektórzy mnie nie znają, ale potrafią mi taką łatę przyszyć. Gangstera, gangusa, różnorakie, tak? Kiedyś się tym bardzo przejmowałem, natomiast dzisiaj to spływa po mnie jak po kaczce. Ale w dużej mierze to też jest wina przełożonych, to o czym powiedziałem wcześniej. Brakuje tego wsparcia, tej silnej woli, że nie jednak, nie pozwolimy tego policjanta skrzywić, bo on naprawdę ma duże zasługi, bo to jest dobry pies. Owszem, możemy go przenieść z jednostki do jednostki, owszem, możemy go zdjąć ze stanu etatowego policji, czy tam, nie wiem, wsadzić go do innych służb w Polsce, bo się nadaje, bo jest dobry, bo umie to robić. Polska jest bardzo bogatym krajem, bo to marnotrawi taki potencjał tak naprawdę. Dzisiaj słyszymy o wielu przypadkach
topy, zresztą w wielu przypadkach wakatów w policji, a to z tego właśnie wynika, że komuś się wydaje, ministrom się wydaje, że dadzą podwyżkę 500 zł, wszystko jest dobrze. Nie, policjanci chcą przede wszystkim bezpieczeństwa. Czyli chce iść do roboty i z tej roboty wrócić do domu. To nie chodzi o kwestię tego, że ktoś go zastrzeli w pokoju. Koleżanka wróci ze strzelnicy, będzie rozbrajała broń i mu walnie w łeb. Tylko chodzi o to, że właśnie nie będzie takiej sytuacji, że przyjdzie przestępca i powie: panie prokuratorze, ja to prawda, to ja włamałem się do piwnicy, ale powiem coś więcej. Słucham, co pan powie. Policjant brał ode mnie opówki. I jedziemy z koksem tak naprawdę. Mhm. I zaczyna się kanonada problemów. Tak? Zresztą, panowie, no takich sytuacji jest wiele. Sytuacja z Piotrem, tak? Sytuacja z panem byłym komendantem stołecznym, te molestowania, mobbingi i tak dalej. I okazywało się, że to nie są protokoły przesłuchań dziewczyn, kobiet i tak dalej. No, tylko kwestia jest jedna. Gdzie jest ta odpowiedzialność tych ludzi, którzy tego doprowadzają? I to też wpływa na podejście policjantów do zawodu. Oni to widzą, że nie ma tego wsparcia, nie ma tej konsekwencji i oni to pieprzą. Po prostu mówią: nie, odbębniam swoją służbę 15 lat i do widzenia. Mhm. I znaczy, jakie to uczucie, gdy ktoś ci nagle odcina od pasji, od tej roboty, którą kochałeś? Wiesz, no ja mogę powiedzieć za siebie, to jest coś strasznego. To jest... Zresztą wiesz, ludzie mogli mnie nie lubić, ale widzieli, jak byłem za robotą, tak? No odcina tlen. Po prostu, mówiąc krótko, ci na tle. No, co się wszystko wtedy się robi? Wali. Nie, no nie jestem w stanie powiedzieć, co się wali, bo to. A co się robi wtedy? Ruina. Człowieka jest ruina. Wiesz, jak, no, jak sobie poradzić, skoro to było uzależnienie? Wiesz, i nagle, no, tego nie masz. Najprościej wpaść w alkohol, żeby zabić smutki, żale, przechlać to, zasnąć, obudzić się rano, poprawić i się kręci. Ja bardziej aktywnie starałem się w to wszystko wejść. Oczywiście, no nie będę mówił, że nie, że były takie momenty, kiedy. W tym momencie, kiedy zacząłem bardziej to wszystko analizować, trawić, dlaczego tak się stało, dlaczego staliśmy sami w tym wszystkim. Kieliszek, dwa, trzy, tak? I człowiek z tym płynął, ale rano się budzisz, sobie myślisz, kurwa, nie może tak być, no chwila, moment. Na dłuższą metę to nie ma sensu. Spotkanie jedno, drugie z pewnymi doświadczonymi ludźmi, którzy mówią ci, odetnij się od tego, bo to już nie będzie dla ciebie. Ta kwestia zrozumienia tego, przyswojenia tej myśli, że jednak faktycznie ja już tam niestety nie wrócę, coś dla ciebie zabójstwem tak naprawdę, no to jest po prostu coś niesamowite zabójstwo moralne, ale tak daje taki tok, daje to do myślenia, że jednak faktycznie trzeba się pozbierać. No i ja wszedłem w sport tak naprawdę, treningi, jakieś tam dodatkowe zajęcia, żeby sobie tylko o tym nie myśleć, aczkolwiek, no panowie, co będę oszukiwał, mijają prawie 5 lat i cały czas gdzieś to z tyłu głowy jest. Żal, nienawiść do pewnych ludzi, bo pięknie się prezentują w mediach, bo pięknie wyglądają, bo pięknie gadają, najlepiej życzenia składają, świąteczne, noworoczne i inne, a tak naprawdę są zwykłymi pampersami, no nie ma to się oszukiwać. Zawsze powtarzałem, że to nie nazwa, a ludzie stanowią o sile danej komórki. I to, że to jest CBS, to nie znaczy, że to CBS jest silne. Nie, po prostu są tam ludzie, którzy są fantastycznymi policjantami, którzy pracują na markę. To nie znaczy, że jeżeli ktoś w Gorzowie, w Katowicach, w Szczecinie, w Olsztynie zrobi piękny wynik, to szef CBS-u jest rewelacyjny, a pan Szymczyk jeszcze lepszy. Nie, po prostu oni sobie są. To pasja policjantów do pracy powoduje to, że ta komórka jeszcze ma w sobie to coś z elity, tak naprawdę. Bo tak naprawdę... W Komendzie Powiatowej również pracują policjanci, świetni, wspaniali, którzy całkowicie nadawaliby się do Centralnego Biura Śledczego Policji, na pewno nadawaliby się do Biura Spraw Wewnętrznych, bo mają swoje wyniki, osiągnięcia, no ale kwestie finansowe i inne kwestie też nie pozwalają na to, żeby taką elitę, że tak powiem, zbudować. Mhm. A nie próbujesz sobie czasami jednak wmówić, że jeszcze powrót do policji jest możliwy? Na przykład gdybyś został oczyszczony z zarzutów. Powiem ci tak. W złości powiem ci tylko tak. Nie wyobrażam sobie pracy dla ludzi, którzy nas się w ten sposób pozbyli, którzy nas tak potraktowali. Ja żyłem pracą 24 godziny na dobę. Ja budziłem się w nocy, zastanawiałem się, jak zrobić daną sprawę, co zrobić, żeby było dobrze. I ta świadomość, że mój były szef potraktował mnie jak zwykłą szmatę, mnie i moich kolegów, bo to też o tym muszę pamiętać, bo to mi najbardziej na sercu leży, że przez tą nagonkę na mnie dwóch kolegów dostało rykoszetem, że przez to, jak byliśmy zaangażowani w pracę, przez to, jakie osiągaliśmy wyniki, ktoś potraktował nas jak szmatę i ja mam wrócić do resortu, wyprówać żyły, żeby on za mnie zbierał ordery, medale i lansował się w mediach, to nie, to wolę gnój od świń wywozić, za przeproszeniem.
Masz... Kocham policję, jest cały czas w moim sercu, chciałbym to robić, ale dla ludzi mądrych, odważnych. Bo ja uważam, że no taki powinien być szef, przywódca, mądry, odważny przede wszystkim. Ja nie odbieram mądrości obecnemu szefowi, a mojemu szefowi CBS-ie, obecnemu mojemu byłemu zarządu, natomiast odbieram mu odwagi. Tego mu zabrakło po prostu. Dziś tej silnej woli, tej odwagi, żeby po prostu zachować się inaczej. Ja sam byłem w podobnej sytuacji, gdzie policjant z mojego wydziału wyłapał zarzuty w pewnej sprawie i zachowanie było zupełnie inne. Ja jako młody policjant, jako młody naczelnik, z moim szefem wcześniejszym, naczelnikiem zarządu, potrafiliśmy zachować się zupełnie inaczej, godnie się zachować przede wszystkim. O to w tym wszystkim chodzi, żeby się godnie zachować. A ja sobie nie wyobrażam spojrzeć temu człowiekowi w oczy dzisiaj. Nie dlatego, że ja się czegoś wstydzę, tylko po prostu, że może być za dużo we mnie emocji. Bo zabrano nam wszystko tak naprawdę. Zniszczono nas jako ludzi. Musisz mieć świadomość też innej kwestii. My robiąc swoją robotę budowaliśmy pewien swój prestiż na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego, ale też na terenie całej Polski. Ta sytuacja pokazała jedno. My jesteśmy nikim tak naprawdę. Możesz się łapać, latać, robić co chcesz, jesteś nikim, bo mogą ci pozamiatać w trym i gaz. Nikt się do tego nie wstawi. A druga kwestia, jaką siłę tak naprawdę ta policja stanowi, jeżeli pozwala na taką sytuację. To CBS pokazał, że jest słaby. Bo my sobie w życiu poradziliśmy, my stoimy na nogach twardo, my walczymy, my się pokazujemy, nie wstydzimy się spojrzeć prosto w kamerę i o tym mówić, tak? To z nami się bano skonfrontować. Tam dochodziło do jeszcze innych sytuacji z trzecim policjantem, zwalniano go, przywracano do służby, jak pan powie coś na mikrze, to może pan jeszcze coś tam wróci, tam były cyrki, ceregiele. To po prostu śmieszne, tanie, głupie z ich strony. To tylko pokazuje obraz tego, że to są... No to jest nędznie to wyglądało. No nędzni ludzie i tyle. Masz takie poczucie, że dzisiaj w Polsce jest bardzo łatwo załatwić policjanta? Tak, cały czas tak jest. Cały czas tak jest. Wiesz, to jeżeli... Powiem ci inaczej. Jeżeli od pewnego momentu jakoś tam aktywnie działam na kwestii społecznościowej, Twitter, nie Twitter, tam coś sobie poczytam. Oczywiście zauważyłem, że gdy pojawi się jakiś problem i dziennikarze, tudzież inne osoby wyeksponują ten problem, przepraszam, zaangażują w to polską policję, oznaczą, żeby tam temu policjantowi nie robić krzywdy, no to myślę, że Szymczyk pod pręgierzem tego ciśnienia postawi się za tym gliniarzem i tam powie, że tak, oczywiście wspieramy go. Tylko panowie, jest jedna pewna kwestia. Prokurator ma w głębokim poważaniu jakieś tam zarządzenia policyjne, ma kodeks karny. I tego nikt nie potrafi zrozumieć, że nasza ustawa o policji, czy tam te inne duperszmity są po prostu śmieszne. Prokurator bierze cię w magiel i mówi jasno, proszę pana, to jest dla mnie Biblia, to jest dla mnie kodeks karny i pan pod to podlega. A te pana zarządzenia, tam, to co panu Szymczyk powiedział, to wie pan, gdzie ja to mam w głębokim poważaniu. No niestety tak to wygląda. No, chociażby ostatnia sytuacja po tej strzelaninie w Koninie, po tych awanturach i tak dalej. No, staje komendant główny i mówi, kierownictwo polskiej policji nie godzi się na opluwanie mundur policjanta. Ty na Amerykę wymyślił facet. W dziejach stuletniej historii policji w końcu ktoś powiedział te słowa. Nie. Powinno się prowadzić jasne przepisy. Przepisy ustawowo, które mówią o strefie bezpieczeństwa dla policjanta, o tym, żeby on był bezpieczny. Ja nie mówię o tym, żeby on nie podlegał odpowiedzialności karnej za jakieś przestępstwa, za jakieś przewinienia dyscyplinarnie. To jest normalna rzecz. Policjant musi mieć tą świadomość, że jeżeli zrobi źle, to ponosi konsekwencje, ale tak samo obywatel, że jeżeli podejdzie do gliniarza, drze mu się do gęby, krzyczy, wyzywa, obliża, też musi ponieść konsekwencje. Zobaczcie, jak jest w innych policjach na zachodzie. Tam są zupełnie inne reakcje, tak? No, tak powiedziałem, w Polsce się wydaje, że samochodem z lat 90. przejedziemy do końca dziejów polskiej policji. No niestety tak się nie da. Mhm. Ostatnie w zasadzie pytanie. Marcin, czy ty pamiętasz jakiś, nie wiem, dzień, moment w policji, całym swoim życiu, który ci sprawił największą satysfakcję? Wiesz, to prawdę mówiąc, to taka każdy dzień, który powodował jakiś sukces policyjny, był dla mnie niesamowitą satysfakcją. Na pewno mianowanie na stopień oficerski. Tak naprawdę przez całą swoją karierę w policji nie dostałem nic wielkiego od tego resortu. Nie zostałem ani przyterminowo awansowany, pomimo tych kilkunastu robót, które tam zrobiłem. I tak naprawdę to była taka jedna kwestia, która spowodowała, że poczułem się doceniony i zaszczycony tym, że mogę być oficerem polskiej policji. Tak naprawdę. I to dało mi taki napęd, paliwo do tego, żeby jeszcze lepiej, ciężej pracować. No tak powiedziałem, no wydawało mi się, że jednak
jeżeli ja będę ciężej orał i to będzie skuteczne, efektywne, to państwo polskie nas nie zostawi, będzie wsparciem, okazało się zupełnie inaczej. Przykre jest to, że nikt nie potrafi na to spojrzeć w sposób taki obiektywny, pozytywny dla nas, tylko szuka się argumentów, że jednak mieliśmy rację, że ich wypieprzyliśmy z roboty. No takie to jest słabe, no ale niestety. Ja mam tylko nadzieję, że taka sytuacja, jedna z kilkudziesięciu w policji, będzie taką nauczką dla innych chłopaków, którzy zanim, tak jak ja oczywiście, wpadł ten pęd pracy, wir tej pracy, w tą pasję, gdzieś tam sobie pomyśli w głowie, że jednak warto się czasami zatrzymać i zastanowić nad tym, czy warto, czy jest sens, no. Czy jest sens popłynąć w tej pasji. Super, dzięki bardzo. Super. Dzięki. Pozwólcie, że sobie dogram jedno pytanie dosłownie, bo się raz przejęzyczyłem. Nie musisz odpowiadać. O co cię oskarżono? Dobra. To, bo to było. Super, Marcin, bardzo ci dziękujemy. Dzięki wielkie.